Siemanko moi drodzy, koniec Euro, koniec Copa America, wygrała Hiszpania i oczywiście Argentyna w Copa America po golu Lautaro Martineza w dogrywce. Choć pierwsza połowa Hiszpanii z Anglią nie była zbyt ciekawa, to druga połowa dopiero dostarczyła wiele emocji. Natomiast Copa America nie obejrzałem, bo się dużyło przez złą organizację i poszedłem spać. Ale dzisiaj widzowie, ikonę 92 plus 100 urodzinowe i do tego Greats of the Game. Otwieramy je, sprawdzamy co jest w środku i też gramy w Champions of wspaniały bilans po raz kolejny. Okej, no to co, zaczynamy w takim razie. Piki 82 plus na start i mam nadzieję, że poleci tutaj Kylian Mbappé na jakimś fartem. A farta mam niemało, trafiając kartę za około 300 tysięcy w piątek. O, 88. Dobra, lecimy dalej. Kolejny pik. 82 plus. 86 wezmę na wymiankę. Zrobimy z tego jakiś content jeszcze. Z tych duplikatów. Ale na razie te piki nie są w ogóle ciekawe. Pomijając kilka walkoutów, duplikatów, na razie nic ciekawego nie leci. Jak kartę będą, to i tak Kolumbia przegra. No, wiadomo, nie? Mental gdzieś tam siedzi. Mamy kartę Kimisia. Team of the Tournament. Pierwszą z pika. Oczywiście na moim koncie pierwsza, bo już ją trafiliśmy u Kamo. Także mamy pierwszą kartę. Ile ona jest warta w tym momencie? 200 tysięcy około? 200? 100 coś? 200? 190? 200? 200 tysięcy około. 195 bym powiedział. Ale wiecie, ja zakładam, że Kimiś nie jest jakiś topowy względem trafów, bo już go trafiliśmy drugi raz, co oznacza, że często się trafia. Dobra, kolejny pik. Może tym razem 85. Co mamy za content w ogóle do zrobienia? Czekajcie, czy mamy tutaj jakieś karty do zrobienia? Wiem, że Lisandro Martinez to jest kwestia dzisiejszego finału. Wout Weghorst ponoć dobra karta do zrobienia, ale za 6 dni się kończy, więc go na razie nie potrzebuję. De facto w sumie mógłbym go zrobić. Dodali Antonio Rudigera w sobotę i wygląda naprawdę fajnie, ale ja już mam dobrych obrońców, więc nie potrzebuję Rudigera za 4 składy, ale jest tani nawet chyba. 89, 87, 87 i 86. Sprawdźmy w takim razie to paczkę 85 razy 5 czy coś oddaje. Chociaż uważam, że tu raczej foderki będą. Aj, złote karty. Będzie Salah. To jest taki plus, że ten Salah właśnie wysoko oceniony jest z tej paczki. I podwójny walkout. Z Haalandem. Ej, dobra, to jest dobra paczka pod względem foderu. Muszę powiedzieć, że to nie jest zła paczka, jeżeli chodzi o foder. Naprawdę, jest dobra. Rolfo, Payor i Rodrigo. Dobra, 1,85 z tej paczki. Fair enough, może być. Nie ma problemu. Paczka 5 piłkarzy, zobaczmy co będzie. Mamy kartę Euro, mamy kartę z Kanady. Nie, poczekajcie, to będzie podwójny walkout na pewno. Chociaż, nie wiem, nie jestem pewny. Nie, krep, ale czekajcie, podwójny walkout! Lobotka! Kurde, potężny podwójny walkout z tej paczki. Bardzo dobry. Paczka 5 piłkarzy oddała tutaj Sowicie. Chociaż wiadomo, te karty nie są jakieś przekozackie. Lobotka nie jest jakimś mega zawodnikiem do grania, ale uważam, że podwójny walkout z tej paczki w taki sposób się objawił, to bardzo dobra paczka. I 3 karty turnieju Euro w jednej paczce. No szczęście dopisało, szczęście dopisało. Chociaż, no mówię, no nie są te karty jakieś dużo warte, bo to jest foder. To jest też foder i ten krepał to jest już naprawdę foder, to już, no nie, to już jest. Ale i tak, widzowie, 3 wysokie oceny z tej paczki, to i tak mi się podoba. Takim składem, widzowie, ruszamy. Takim składem ruszamy Food Champions po kolejne wygrane. Zrestartowałem router przy okazji i... No i właśnie, ej, w ogóle jakby Urugwaj wygrał, to oni i tak chyba nie dostają upgrade'a, mimo że grali o trzecie miejsce, nie? Ugarny dostał jednego upgrade'a, teraz chyba już nie dostanie żadnego przez to trzecie miejsce niby. Bo w końcu odpadli, gdzieś tam w drodze do finału. Mecz o 5 do 0, widzowie. Ciekawe karty ma rywal, Haaland, Weghorst, Depay, Alvarez. Ofensywnie bardzo. Po tym meczu, widzowie, otwieramy paczkę. Ale ping nie mam niski, o dziwo. Zrestartowałem router i nagle jest lepiej. David... Karny. Ciekawe, czy wyjdzie przy remisie. Dawaj Neymar. Neymar. Czemu ja w tamtą stronę strzelałem? Skubany się ustawię, przestrzelam w tamtą stronę. No hit, niepotrzebnie. Straciłem właśnie okazję na bramkę. A miałem bardzo dobrą sytuację na strzał. Nie, Casillas, miałeś to na ręce. Jak on tego nie odbił? Na ręce miał. Normalnie już widziałem, jak przez palce przeleciało. No dobra, nieważne, trudno się mówi. Nie będę narzekał, bo... I David! Świetna podkręcona piłka, 1-1. Brawo, David. Lubię takie strzały, naprawdę. Rudiger górą, podanie do Neymara. Neymar, ostatnia akcja tej przerwy. Ale szkoda, że niestety nie otrzymał tego podania. Na pole karne. Dobre podanie, oj, Xabi Alonso w ataku. Do środku. Nie, to było słabe. Dobra, czekajcie, jeszcze jest szansa. I Barcola, to jest gol! Dobra, jest pięknie. Neymar. I mamy gola, 3-1. Wyczekane trochę, bramkarz się pomylił. Oj, Neymar, ale się wyrwał obrońcy, Rudiger. Rudiger nie widział.
Rudiger! I mamy gola. 4-1. Rudiger zaspał. Po bronie. Paczka za 400 tysięcy. Zobaczmy w takim razie, co w tym będzie. Oby ekran kolorowy, a nie złoty. Mamy to. Kartę euro. Polska. Lewandowski. Lewandowski. O, dobry walkout. A za nim... Oby ktoś ciekawy. Lewandowski 90 z tej paczki leci. Najwyższa ocena. Lobotka. Nie, Lobotka to nie jest zbyt ciekawa karta akurat. Ja już go trafiłem właśnie z paczki 5 piłkarzy 85+. A w paczce dużo foderu, dużo walkoutów. Lobotka duplikat, dużo duplikatów walkoutów. Czyli taka paczka bardzo mała, nie? Jakby nie patrzeć. No 95, tam później 90, 89, 88. Słabiutko. Ta paczka, myślę, że no nie oddała, jakby trafiłem więcej kart z paczki 85 razy 5, bo trafiłem 3 karty z jednej paczki, Euro i Copa America, a tutaj to jest nic. Lecimy, kolejny mecz. Kielmes FC. Zobaczymy skład rywala. Ter Stegen na bramce, Walker na SEO. Co? Depay, Salah, Simons? O, ciekawie, nie powiem. Wyjdzie, o, daje mecz, albo nie odda meczu. Zobaczymy, Franek Cox. Dzięki! Franek Cox, dzięki wielkie za oddany mecz. Jeżeli to oglądasz, chapeau bas. Kolejny mecz, widzowie. Od razu. FC Minetto. Dziwne. Van Dijk, Ruben Dias, Güler, Puskas. To jest dość sposobny skład chyba. Tutaj czuję, że będzie walka. Sabitzer. Za wysoko, za daleko sobie wybił tą piłkę. Na spokojnie, Alonso, lecisz, nie lecisz, na spokojnie, przecież masz czas. Piek podanie, Jonathan David Tapin i będzie Barrage Quit. Polish Faker. Dobre, mamy to. Szybkie Food Champions, widzowie. 7-0. Anglia dziś pyka, Hiszpania tam powiedziała moja dwuletnia córka. Oto twoja dwuletnia córka chyba nie ma racji. Mamy piki euro, mamy piki za Food Champions. Zobaczymy w takim razie, co w tym będzie. 89 Ruben Dias i kolejny pik euro. Niestety foder od Gündogan, ale jest duplikatem, więc skip. Widzowie, czas na pika ultimate. Czy tym razem będzie Dembele? Czy będzie Mbappé? Czy może w końcu będzie coś potężnego z tego pika Food Champions. Zobaczmy. No, Grimaldo poleciał. Dobra karta. Świetna karta Grimaldo. Jest okej. Okay. Wezmę go. Ale czuję, że w drugim piku będzie totalne nic. W drugim piku zapewne będzie Debinia, Basia i Gołowin. Debinia, Basia i Ferguson. Blisko było. Prawie jackpot, widzowie. Prawie jackpot. Aj, paczka trzech piłkarzy, aby była wymiana euro. Ale niestety nie ma. Szkoda. Niemcy. Może Pop będzie. Gundogan. Mamy kartę Copa America. Ale niestety będzie to słabe. Jakiś Olivera chyba. Nie, Chelsea? Co to jest? Caicedo. Nie jest taki zły, no. Ale też na skład Szymona na pewno się nie przyda. Paczka 10 piłkarzy w takim razie. Mamy kartę Copa Portugalia. Poczekajcie, to będzie Ronaldo. Ronaldo! Kurde, czemu to nie jest ten? Czemu to nie jest jakiś dobry zawodnik Copa America? Tylko Olivera. Mamy kartę Copa America, znowu Francja, to nie będzie przekręcie Mbappé? Nie. Kato Oto. Kto za nią? O nie, ten bramkarz, kurde. Włochy? Eo, Barella! Nie, czekajcie, kto to Renato... Nie, jakie Włochy? Renato Sanchez chciałem powiedzieć. Pellegrini. Renato Sanchez z Włoch. Godzina 19, nowy content w FC24. Zobaczmy, co ciekawego dodali. Ikona 92+, bis do wyboru, tylko urodziny i nie, jest toty, są urodziny i jest Greats of the Game, wielkich nazwisk tak zwanych. Także są na to trzy składy, 90, 88 i 87 i do tego trzeba dwa toty przepalić. Także piki z ikonami 92+. Słuchajcie, nowa ikona, która mam nadzieję, że nas dzisiaj zaskoczy. Ikona Toty, ikona urodzinowa, ikona Greats of the Game. Bergkamp urodzinowy w każdym polskim domu. Widzowie, my to zakryjemy i zobaczymy, jakie karty tutaj nas czekają. Czy będzie coś ciekawego? Dwa duplikaty! Trzech Toty, Zanetti, Greats of the Game! Dobra, zobaczmy może to trzecie, co będzie. Może będzie jakaś dobra narodowość. Holandia, Bergkamp urodzinowy, o mój Boże, ale tragedia. Po prostu zarąbiście. 3, 2, 1, lecimy. Ikona 92+, oby Hulit. Mateusz! To
Złoty i Zanetti, urodzinowej Zanetti Greats of the Game. Wow, piękne karty, ikon z tego pika. Naprawdę, znowu Zanetti trafiony. Zanetti razy dwa. Dobra, moi drodzy państwo, czas na Food Champions za 19. Nie odda meczu, wyjdzie w trakcie remisu. Jak nic, brązowe składy nigdy nie oddają. Widzowie, brązowe składy nigdy nie oddają. Nigdy. Będzie no lose glitch. Oczywiście nie dla mnie, tylko on po prostu wygra. Nie odda, nie odda. Za mocny mam skład, nie odda. Nie odda, oddał! Dzięki! Kurde, myślałem, że nie odda. Brązowe składy to były zawsze skamy. Dzięki wielkie. Casillas na bramce, Araujo, Lukumi. Dobra, ja to skipnę. Widziałem jakiegoś Hulita chyba na środku pola. Przecież go nie widzę w tym meczu. Brawo, Barcola, było blisko. Dobry strzał. Dobre dośrodkowanie. Czy to będzie bramka? Mamy bramkę. 1-0. Wykorzystałem sytuację. Widziałem Neymara, który się wystawił przed obrońcę. I Jonathan... Kurde, zablokowany. Jonathan David! Let's go! Gdzieś się zaczepić. Mamy 45 minutę, widzowie. Mamy 2-0. Musimy uważać, bo już tutaj jest sytuacja, że rywal próbuje atakować. Zanetti podanie. Już bez doliczonego czasu gry będzie. Dobra, koniec. No i kończymy tą pierwszą połowę. Na razie 2-0. Dobry wynik mamy. Tylko w drugiej połowie nie możemy tego odpuścić. To jest naprawdę dobry meczek o 9-1. Rywal jest dobry. No, trzeba po prostu się postarać. Dobre podanie. Oj, David! David! Come on! Ej, no nie, no to jest faul, panie sędzio. To jest faul. Panie sędzio. Pan sędzia chyba z Copa America się wziął. Ale teraz rywal ciśnie. I mamy Jonathan David. Pięknie wkręcona piłka, 3-0, widzowie. To już prawdopodobnie jest 9-1 bilans. Mamy to. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!